Wtorek, 12 września. Dziś od rana dzień pełen napięcia. W nocy zorganizowany został wypad prowadzony przez pułkownika Chmurę. Wypad był zakrojony na dość dużą skalę z poparciem czołgów, które widziałem wczoraj w Alei Niepodległości. Ale niestety nic zeń nie wyszło z braku koordynacji. Kiedy wreszcie o świcie, zamiast w nocy podsunięto się pod przeciwnika, wpadli nasi na ostry ogień. Rezultat był bardzo ciężki, gdyż padł na miejscu pułkownik Chmura, ciężko ranny w głowę został Zygmunt Hempel i padło ponadto dwu innych młodszych oficerów. Nie to jednak najgorsze. Najgorsze to, że żołnierze, mimo że oficerowie byli na przedzie, pod pierwszym ogniem, odskoczyli w tył, a nawet po prostu dali dęba. Konsternacja więc w dowództwie znaczna. Postanowiono wobec tego sięgnąć do ochotniczego ideowego elementu warszawskiego i zasilić nim oddziały na froncie złożone z bardzo rozmaitego materiału, batalionów i kompanii zapasowych, oddziałów pozbieranych, gdzie się dało, z oficerami niezżytymi, z żołnierzami itd. Do dowództwa wezwał generał Starzyńskiego i polecił mu zaapelować do ochotniczego zgłaszania. Potrzeba na razie 600 ludzi, którzy rozdzieleni zostaną pomiędzy poszczególne oddziały. Jakoż o 10.30 Starzyński wygłosił przemówienie, wzywając na 11 przed Pałac Mostowskich na przegląd ochotników. Przystępuję do tworzenia oddziałów obrońców Warszawy. Pierwszy oddział ma być gotów niezwłocznie. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, wzywam 600 młodych ludzi, którzy chcą niezwłocznie wziąć w rękę karabin i bić się na śmierć do upadłego. Więc obywatele, Za pół godziny przed Pałacem Mostowskich muszę mieć 600 młodych, zdrowych ludzi, pragnących bić się za Warszawę i ojczyznę, których oddam panu generałowi Dziumie. A więc do widzenia za chwilę przed Pałacem Mostowskich. Pojechałem tam zaraz za nim i rzeczywiście efekt był nadzwyczajny. Plac przed pałacem nabity był tysiącami młodych ludzi, a zważyć trzeba, że zaledwie pół godziny upłynęło od wezwania Starzyńskiego, więc przybiegli ci, którzy do Pałacu Mostowskich mieli najbliżej. Dalsze dzielnice nie weszły po prostu w rachubę z powodu odległości. Starzyński wybrał z tego 800 ludzi i zaraz skierował ich na Dzielną, gdzie mają dostać broń, mundury, ekwipunek i gdzie zostaną zaprzysiężeni. W związku ze śmiercią Chmury i ranieniem Zygmunta Hempla postanowiłem zwrócić się do generała, by dowództwo obrony Warszawy rozpoczęło wydawać swoje komunikaty. Komunikaty naczelnego wodza nie dochodzą. Wyjątkowo chwyciliśmy wczoraj przez Wilno i Lwów, a Warszawę należy informować o przebiegu walk, zawiadamiać, co się dzieje, kto się zasłużył w obronie, jakie są jej rezultaty i koleje. Generał wahał się, gdyż komunikaty wojenne ma prawo wydawać tylko naczelny wódz. Sprawa oparła się wreszcie o dowódcę armii generała Rumla, który od 3 dni jest w Warszawie, wycofawszy się na stolicę i kwateruje na Rakowieckiej. Generał Rummel zgodził się, wobec czego od dzisiaj w porozumieniu z szefem sztabu i szefem oddziału operacyjnego podpułkownikiem Koziołem będę te komunikaty redagował. Redagował je będę wieczorem. Ogłaszał przez radio i dawał do prasy, jednocześnie komentując je szczegółowiej przez mikrofon. Od dzisiaj przesuwam godzinę swego przemówienia z 11 wieczór na 10, gdyż 11 jest zbyt późna. Postanowiłem w związku z tym czytać na słuchy radiowe dopiero po moim przemówieniu. Będę miał na nie czasu więcej, ale najważniejsze jest to, że nie będą one na mnie tak ciążyły jak dotychczas, że nie będę musiał dokonywać tego kolosalnego wysiłku, by po przeczytaniu złych, najgorszych wiadomości podchodzić do mikrofonu, robić pogodną twarz i dodawać ludziom ducha właściwie w chwili, kiedy się tylu złych nowin z podsłuchów nadowiadywałem. Jakoż dzisiaj po omówieniu komunikatu postanowiłem omówić nieco szerzej sytuację ogólną.
Niezmiernie mam mało elementów, ale z tego, jak się cofamy i stępa tego odwrotu wnioskuje, że musi mu przyświecać jakaś generalna linia koncepcyjna naczelnego wodza, że niewątpliwie Śmigły wobec stwierdzenia tak olbrzymiej przewagi postanowił unikać bitwy i cofnąć się za silne zapory rzeczne. W mieście coraz więcej ognia szrapnelowego i granatów. Biją nie tylko w ulice wylotowe prowadzące do odcinków obrony, ale po prostu systematycznie, kwartał za kwartałem, według mapy. Coraz więcej rannych i zabitych, gdyż warszawiacy są ruchliwi i ciekawi. Miasto wreszcie musi żyć. Trzeba przecież żywność zakupywać. Sklepy są otwarte, ogonki przed nimi, a tu naraz rżnie granat na rozprysk i sieje spustoszenie. Ludziska, zwłaszcza kobiety, z drobiazgiem dziecinnym, siedzą po piwnicach. Nierzadko w ogóle tam zamieszkują. Kiedy wpadłem do domu na Szucha, Ola mi opowiada swoje kłopoty. Proporzec jest pełen różnych obcych rodzin z dziećmi. Pozajmowano piwnicę, mieszka się tam, śpi, załatwia wszystkie potrzeby, smród i brud. Ola wraz z panią Czapską walczy z tym. Wreszcie zagroziła, że hydrantem wykurzy tych, którzy tam na stałe z gotowaniem, praniem i wychodkiem się zainstalowali. Komunikat miałem gotów dość wcześnie. Zaraz Brzozowski podał go telefonicznie Kadenowi, a Kaden do prasy. Pierwszy ten komunikat brzmi: na całym odcinku spokój. W ciągu ubiegłej nocy oddziały nasze dokonały kilku silnych wypadów wspieranych bronią pancerną. Zdobyto 3 ciężkie czołgi. W czasie wypadu zginął pułkownik Jakub Witalis Chmura, 2 młodszych oficerów oraz kilkunastu szeregowców. Po dotkliwych stratach poniesionych w ciągu dnia wczorajszego przez nieprzyjacielskie lotnictwo, nieprzyjaciel w dniu dzisiejszym zaprzestał nalotów. O 10 wieczór, już po ogłoszeniu komunikatu, rozpocząłem swoje codzienne przemówienie. Halo, tu Warszawa. Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, wiecie już Państwo z komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy, jak się ona przedstawiała. A więc spokój panował w ciągu całego dnia i to na całym odcinku. Noc natomiast była mniej spokojna. Odbyło się kilka wypadów krótkich, silnych ze strony naszej na wszystkich odcinkach. Najważniejsze jednak w kierunku na Okęcie w grupie pułkownika Polowita. Wypad ten był wsparty bronią pancerną. Zniszczyliśmy jeden czołg, 4 samochody ciężarowe, 2 motocykle, a 3 czołgi wzięliśmy do niewoli i sprowadziliśmy je do Warszawy. W wypadzie tym zginął pułkownik Jakub Chmura oraz 2 młodszych oficerów, 1 podchorąży. Ranny został ciężko kapitan Hempel Zygmunt. Pośród poległych wymienić mogę dzisiaj podporucznika Pajewskiego Stefana. Nazwiska 2 poległych innych oficerów podam jutro. Sama Warszawa miała dzień spokojny. Lotnictwo nam dzisiaj nie dokuczało po wczorajszym ciężkim dla nich dniu. Chwilowa to może przerwa. Może to na skutek tych strat, może na skutek zajęcia. Gdzie indziej lotnictwa nieprzyjacielskiego. W każdym bądź razie dzień przeszedł spokojnie. Dzień dzisiejszym Dowództwo Obrony Warszawy rozpoczyna wydawanie komunikatów wojennych przedstawiających sytuację bojową za ubiegłą dobę. Oto Dowództwo Obrony Warszawy uprzedza, że w tych komunikatach, które będzie podawało, nie będzie ukrywało prawdy. Będzie podawało tak, jak się istotne wypadki przedstawiają, jak się one odbyły. A teraz przejdą do spraw naszych lokalnych warszawskich. Sprawa drobna, choć wszystkie są to drobne sprawy, te nasze osobiste, naszego bezpieczeństwa. Wobec tego wielkiego dramatu, jakim jest wojna, jakim jest zmaganie się 2 narodów, 2 państw, 2 kultur, psychik. To są sprawy drobne. Otóż wracając do tych spraw drobnych, chciałbym poruszyć jeszcze dzisiaj sprawę schronienia się do piwnic. Tysiące mieszkańców, kobiet, zwłaszcza ich dzieci, nie opuszcza piwnic. To nie ma najmniejszego sensu. W piwnicach tych zostają kobiety, zostają dzieci w warunkach najgorszych, jakie sobie można wyobrazić. Jedyny dostęp powietrza i światła do tych piwnic jeszcze zasypuje się piaskiem, zakłada się wulkan i tam się śpi,
je, gotuje często, załatwia wszystkie potrzeby w najgorszych warunkach antysanitarnych, grożących epidemią bólgieniec. I na pewno, jeśli pod wpływem tego nieuzasadnionego zupełnie lęku dalej ludziska będą się tłoczyli w tych piwnicach, to nie bombę nie gubią warszawian, ale choroby, epidemie i cały szereg innych dolegliwości wywołanych przez tego rodzaju przeciwdziałania. Po przemówieniu siadłem jak zwykle w gabinecie dyrektora Rudnickiego, by przeczytać na słuchy. Poraj Koźmiński informuje mnie o programie na jutro. Zacne panie przynoszą coś do zjedzenia. Jem, piję herbaty i czytam z coraz cięższym sercem. Moje supozycje co do planowego naszego odwrotu wydają mi się już dzisiaj niesłuszne i zbyt optymistyczne, gdyż z tego, co donoszą na słuchy, widać, że się cofamy bici i pobici. Że to, co się stało pod Radomiem, dzieje się na wszystkich innych odcinkach frontu. Komunikat naczelnego wodza, przechwycony ze Lwowa, mówi, iż w okolicach Łomży między Bugiem a Narwią nasza armia stoi w ciężkich zmaganiach z wrogiem, który rzucił wielkie siły lotnictwa i broni pancernej. Dalej donosi komunikat, że koło Kutna ciężkie walki, a koło Sanu toczą się zacięte boje. Potwierdza to z drugiej strony Radio Moskiewskie, które podaje, iż 9 i 27 dywizja została całkowicie rozbita. Wzięto tam 15 tysięcy jeńców i mnóstwo sprzętu. Rząd jest we Lwowie. Odbyło się tam posiedzenie Rady Ministrów. Zorientowano się niestety zbyt późno w okropnych skutkach ewakuacji i Kostek Biernacki ogłosił zarządzenie, aby ludność na obszarach zajmowanych przez nieprzyjaciela zostawała na miejscu, jak również i władze administracyjne. Poza tym Lwów streszcza moje wczorajsze przemówienie, ale koloryzuje i wyolbrzymia niepotrzebnie nasze sukcesy warszawskie.